Adamom. Na zakończenie pozycja dla najmłodszych, wydawnictwo Widnokrąg i publikacja Skąd się wzięły małpy w internecie? Za tekst odpowiedzialny jest Artur Janicki, a ilustrację stworzył Przemek Surma. Skąd się wzięły małpy w internecie? Tak, to jest jeden z tych komiksów, tych książek w zasadzie, bo to są elementy komiksów, więcej tu jest tekstów niż obrazków, chociaż tak w zasadzie zawsze na każdej stronie, znaczy jak otwieramy każdą stronę, to po lewej stronie mamy obrazek, a po prawej mamy tekst, zazwyczaj mamy taką właśnie formę, więc pół na pół można powiedzieć. I to jest, no tak, no, ostatnimi czasy na antenie Prosto z Kadru omawiałem różne publikacje z różnych wydawnic skierowane do najmłodszych, które miały jakiś taki charakter edukacyjny. Czy to były o astronomii, czy to były o zwierzątkach, zawsze były właśnie kierowane do tych najmłodszych, mnóstwo takich ciekawostek i między innymi tutaj Skąd się wzięły małpy w internecie również ma taki charakter. Ta publikacja jest skierowana właśnie do dzieci, żeby poznały bardziej, w jaki sposób działa internet, na jakiej zasadzie, żeby orientowały się, co to jest numer IP, dlaczego tutaj chociażby ta małpa tytułowa się pojawia w adresie e-mailowym, skąd to wszystko jest. Ogółem publikacja zwraca uwagę, że faktycznie, słuchajcie, no ludzie teraz się nowi rodzą, oczywiście codziennie nowy się człowiek rodzi na naszej planecie, ale kiedy my żeśmy dorastali, to nie było internetu, to oczywiście podstawowe informacje, jakie mieliśmy w książeczkach, no to były, że orientować się, że pies robi hał, kotek robi miau i w ogóle coraz więcej, później coraz bardziej szczegółowe, że z wiosna, lato, jesień, zima, oczywiście. Później kolejne edukacyjne, że o pszczołach załóżmy, że te pszczoły pracują, robią miód, jaka jest hierarchia w takim ulu i tak dalej, ale w zasadzie pojawił się nowy temat, no bo w gruncie rzeczy ta technologia poszła do przodu i internet no, de facto wszedł do domów naszych, jest w naszym codziennym życiu i trzeba najmłodszych przygotowywać do tego, że również będą korzystać z internetu. Kiedyś to była wiedza tak naprawdę zarezerwowana tylko dla miłośników, dla informatyków, miłośników komputerowych, że oni wiedzą, co to jest sieć LAN, co to jest internet, skąd to www i tak dalej, co to jest numer IP, a tak naprawdę wszyscy powinniśmy mieć tę podstawową wiedzę. I to jest nic wstydliwego, żeby wziąć do ręki Skąd się wzięły małpy w internecie. Serio. Niby to jest dla publikacji dla najmłodszych, ale jestem przekonany, że dużo, dużo ludzi tak naprawdę dowie się czegoś nowego właśnie z tej książki przygotowanej przez Artura Janickiego oraz Przemka Surmę. Lektura świetna też dla rodziców, którzy będą prawdopodobnie czytać wspólnie ze swoimi pociechami, także w tym momencie... No, świetna po prostu, świetna sprawa, zwracam na to uwagę. I co znajdziemy oczywiście? No takie podstawowe rzeczy, że na przykład jak jest końcówka w adresie internetowym, to co ona oznacza, że co znaczy .pl, co może znaczyć .com. Skąd się na przykład wzięło określenie Wi-Fi? Wiecie skąd się wzięło Wi-Fi? Że to pierwsze Wi jest od wireless, ale Fi to tak naprawdę było dodane dlatego, żeby brzmiało jak Hi-Fi. Kojarzycie z lat 90., 80., Hi-Fi, Hi-Fi? Były miejsca, gdzie było Hi-Fi, po prostu wiadomo, jaki tam sprzęt, jaka tematyka, dlatego jest Wi-Fi. Ja na przykład o tym nie wiedziałem. A propos tej małpy, bo to też jest fajna ciekawostka, tylko muszę znaleźć, słuchajcie, bo tradycyjnie wszystkie zakładki powypadały. Ale ogółem ciekawostka polega na tym, że to w języku polskim jest to małpa, a co język, to inne określenie. I kurka. Nie kurka, tak... Powiedziałem, ale nie, w żadnym kraju nie ma, że kurka. Ja to przeczytam, słuchajcie. Znak no, małpy nazywa się różnie w różnych językach. Wcale nie zawsze jest to małpa. Czasem będzie to małpi ogon w Niemczech lub Szwajcarii, a kiedy indziej ogon koci lub świński. W niektórych krajach ten znak kojarzy się jednak z innymi zwierzętami, takimi jak pies w Rosji, lub ślimak we Włoszech, lub słoń, a raczej jego ucho na Islandii. Są też kraje, gdzie internauci nazywają ten znak po prostu rogalikiem. Ale oczywiście mamy genezę też tego znaku i to, co ten znak oznaczał, zanim w ogóle pojawił się internet. O internecie mamy oczywiście trochę historii, mamy wyjaśnione w jakich okolicznościach, w jaki sposób te pliki w ogóle przesyłane są, wiecie, ze serwerów do naszych odbiorników, do naszego komputera, jakim cudem można równocześnie rozmawiać przez telefon i być podłączonym do internetu, kiedy ma się właśnie internet domowy, na jakiej zasadzie wysyłane są maile, dlaczego, wiecie, chociażby dlaczego, kiedy buforujemy film, to on się zawiesza.
takie rzeczy. No okej, wszystko my to wiemy intuicyjnie i de facto nie potrzebujemy wiedzieć, jak działa system zero-jedynkowy, czy tam dziesiętny, żeby umieć obsługiwać internet, wysłać maila i w ogóle odnaleźć się w naszym świecie. Ale no jednak... No okej, nie musimy wiedzieć, jak jest coś skonstruowane, żeby umieć obchodzić się z tym sprzętem. I tak jest oczywiście również chociażby ze zdrowiem. Nie musimy być lekarzami, nie musimy wiedzieć, jak działają wszystkie nasze organy, jakie zachodzą procesy chemiczne w naszych ciałach, żeby wiedzieć, że jak jesteśmy na przykład zmęczeni, to idziemy spać, albo jak jesteśmy chorzy, to pijemy herbatę z miodem i z cytryną. Wiadomo, no, ale takie podstawy, żeby dziecko nie myślało, że to jest tylko magia, że to się kliknie, cyk i że to w jakiś taki dziwny sposób, jakiś tajemniczy, techniczny to się dzieje, to wszystko mamy wyjaśnione. Co jest ważne? Na końcu mamy informację, też tak zastanawiałem się podczas lektury, kurczę, czy on tutaj, czy ten Artur Janicki nie zapomni o tym, że okej, ojciec da książkę, żeby dziecko przeczytało, teraz będzie wiedziało, jak korzystać z internetu, tutaj walory internetu, co można znaleźć, jak pomaga w szkole przy odrabianiu pracy domowej, ale przecież internet ma też pewne niebezpieczeństwa. No i również mamy rozdziały poświęcone ochronie, żeby jednak poinformować, jak już jakieś dziecko weźmie tę książkę do ręki, tę publikację, żeby też uważało, żeby nie podawać pewnych danych w internecie, chociażby nie wiadomo co, no i żeby nie robić wiele, wiele innych rzeczy. To jest oczywiście istotne, powinniśmy wychowywać już od najmłodszych lat, uczyć pewnych nawyków, tym bardziej, że no, złośliwi hakerzy oraz różni bandyci no, cały czas oczekują na nasz błąd tak naprawdę, żeby to albo okraść, albo ośmieszyć, albo zrobić jeszcze coś innego. Bardzo fajna jest numeracja stron, tu zwracam uwagę, jak będziecie mieli ten komiks w ręce, to zwróćcie uwagę, w jaki sposób są strony numerowane. Bardzo fajny pomysł. Ale jeszcze taka jedna myśl, tak na szybko mnie naszła, kiedy czytałem tę książkę, bo jest oczywiście rozdział o emotikonach i tutaj przypomniało mi się zagadnienie, ponieważ całkiem niedawno omawiałem na antenie Radia Afera książkę Pawła Gąsowskiego, Wprowadzenie do kognitywnej poetyki komiksu, gdzie oczywiście było o teorii komiksu. I tak wiecie, komiks, a pismo, a alfabet. I tak w wielkim, naprawdę wielkim, wielkim myślowym skrócie, nie wychodźcie tego jako naukowy termin, to co powiem, w wielkim, wielkim skrócie alfabet, tekst, słowa, pismo. Pismo ma cechy komiksu, ponieważ jak zredukujemy definicję komiksu, która de facto nie istnieje, do znaków, które w jakimś ciągu mają jakąś swoją nową treść, no bo znaki, komiksy nie muszą być obrazkami, mogą to być pojedyncze, wiadomo, znaki, symbole, idzie jeden pamperek. I jakby właśnie system takich znaków postawić w jednej linii, one razem tworzą jakąś nową, wspólną treść, a każdy z osobna tej treści całej nie przekazuje, to definiujemy w tym momencie od razu alfabet, gdzie te znaki, symbole to są litery, a jakby ta narracja, to czytanie, to są wyrazy i później zdania. Także jakby pismo i komiks mają pewne cechy wspólne, jeśli chodzi o narrację i to, że różne tam pojedyncze składniki tworzą wspólną, większą całość. No i w jaki sposób tutaj mają się do tego emotki, które również są... Bo słowo, kiedy my rozmawiamy, to jest zapis naszych słów, oczywiście, ale kiedy rozmawiamy, to oprócz tego, co mówimy, jest jeszcze ważne, w jaki sposób to mówimy i gestykulacja, i to, czy mówimy głośno, cicho, mimika twarzy, mnóstwo jest aspektów. I tutaj oprócz samej czystej treści słownej mamy jeszcze te emotki, które mogą zaakcentować. I tutaj taka myśl naszła, że kurczę, nie spotkałem jeszcze za bardzo publikacji teoretyka komiksowego, który by podjął temat pisma, a komiksu, a emotikonów w piśmie. Taka ciekawostka. No bo w końcu audycja o komiksie, no więc takie również myśli komiksowe warto tutaj wplatać. Ale wracając do tematu, czyli skąd się wzięły małpy w internecie, to jest tytuł książki z wydawnictwa Widnokrąg, która kierowana jest dla najmłodszych, aczkolwiek również ci starsi znajdą coś interesującego dla siebie.